chyba wszystkim. Wracamy w tej chwili Jelczem z transportu przeżyta z naczepą. Rozładowany, już dużo nie sypaliśmy na pierwszy kurs, żeby nie było. Droga wyboista, dziurawa, boczna. No i jak? No pierwszy kurs na razie jest ok, wracamy na pustą. Tam mieliśmy około 40-40 parę kilometrów. Także na razie już spisał się jak na jego pierwszy transport idealnie. Mamy z tyłu naczepę. Witam wszystkich po raz kolejny, kolejnego dnia. Także jedziemy teraz Jelonem, zwanym Posejdonem, w kolejną podróż. Może ktoś jest tu z okolic, kto nas ogląda. Może komuś to znane tereny. Także same zakręty i dziury. Także jak na razie Jelcz pisuje się elegancko. Jedziemy po prostu zdać ostatnią partię przeżyta. No i bierzemy się dalej za pszenicę. Wczoraj zaczęliśmy już pszenicę. No i dzisiaj chcemy jechać dalej pszenicę. Dlatego tam mamy dwie helki nasypane. Musimy naczepę opróżnić, żeby mieć na co ładować. Co do
zeszłym żyta, to mówię, no bo no, różnie sypało, zależy od ziemi. O, jeszcze mamy coś po drodze. Co do przeżyta, mówię, zależy wszystko od ziemi. Różnie sypie. Gdzie lepsza ziemia, to jest lepiej, gdzie gorsza, gorzej. Z pszenicą ogólnie jest tak samo. Dalej, co to mówię, kombajn na razie odpukać. Jest wszystko. W sumie wszystko jest ok, zawsze było ok. To wiadomo, jakieś drobne usterki typu żyletka zawsze się znajdą. Na razie w tym sezonie jest, nawet żyletka się żadna nie urwała. Na razie jest bezproblemowo. Także myślę, że już w tym tygodniu będziemy możliwe. Tam widzieliście w filmiku ostatnim, jak BS się sprawuje. I tak, no nic do ukrycia. Jeśli byłby ktoś chętny na niego, to jak najbardziej. Będziemy kończyć żniwa, póki jeszcze kosimy, można go sobie obejrzeć. A jak ktoś ma niepokoszony, chciałby naprawdę dobry kombajn, także zapraszam do oględzin. Numer wrzucimy pod filmikiem. Telefonu można dzwonić, się dowiadywać. Jak się nie sprzeda, to dalej będzie z nami. Tym razem spotkamy się na jesieni w kukurydzy z nim. Także tutaj zobaczymy, co będzie dalej. Jesteśmy już, mijamy następną miejscowość, czyli chyba przed Sławicę, a jedziemy w kierunku Rogowa Sobólskiego. Także jeleń jedzie. Także pozdrawiam i do usłyszenia.